Hej, hej. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kampanii Battlefield 1. Rozpoczniemy sobie dzisiaj już przygodę na poważnie, na tej misji, na której żeśmy skończyli, która dzieje się we Francji, w której kierujemy czołgiem, ale przejdziemy sobie na angielską wersję językową, oryginalną wersję językową. Ja mam sporo szacunku dla twórców dubbingu, mam sporo szacunków dla aktorów, którzy robili polską wersję językową, jednak oryginalna pozwala zachować klimat znacznie lepiej niż ta polska, więc tego będziemy się trzymali. Język angielski plus napisy. No cóż, zapraszam Was bardzo serdecznie. Bawmy się dobrze. I tu zaczniemy. Ta oryginalna wersja językowa pozwala trochę bliżej poznać tych bohaterów. Na przykład możemy sobie uświadomić, że Townsend, ten dowódca czołgu, najprawdopodobniej jest Szkotem. Finch chyba pochodzi z prowincji. Natomiast ten trzeci to taki chyba typowy mieszczuch. Ja oczywiście nie znam języka angielskiego na tyle, by te akcenty rozróżniać aż tak dokładnie. Ale mimo wszystko co nieco tam czuję i rozumiem trochę więcej. Townsend. Come on, you miss all the fun. All artillery! Fire! I've been looking at your papers. Don't worry about me, sir. I'm ready to do my bit for King and Country. Listen, son, you find forward and reverse when you're told you'll do all right for me. Grab those, would you? Come and meet Big Bess. Woman of your dreams. And our new driver, boys. Oh, bloody! Whoa, 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 no, don't swear. She does not like it when you swear. Finch. Edwards. You've done this before. Done what before? Mind your business with manners. Listen, don't worry. She'll look after you, yeah? All right, boys. This is the big one. Our orders are to punch through the German line, destroying artillery positions as we go. Finch. Yes, sir. After that, we'll advance on the French town of Cambrai, where I have been assured there is wine, women, and song. So you should enjoy that. Ha, I'm at minus one. Jesus. Are we in safe hands or what, boys? All right, my lads. Remember, boys, do your jobs, take care of each other. Big Bess will take care of you. May the Lord have mercy on our souls. We'll get through this together, right, Edwards? Right, sir. Full ahead, driver! Chyba mówiłem to wcześniej, ale naprawdę spore te czołgi w środku były. No to lecimy. Madame Bird is shitting. Fall in, McManus. Bird's mole. I'll pluck every feather off that damn. Easy there. That pigeon could save your life. It's our only line of communication. Get up there, Edward. Yes. Starting to get the hang of it. What'd you do back home? Drove. A car. I was a chauffeur. All stop. This is far enough. Infantry will go on the first whistle. Then we follow. Heavens above. You ever seen anything like this? I have, I'm sorry to say. Listen, we're gonna cut down the guns up by that windmill. Give our boys some room! That's our cue. Go ahead! Nie chcę chłopakom przeszkadzać w rozmowach, bo dosyć często gdzieś tam się wymieniają. Jezu, ta piechota. W czasie II wojny
Piechota mocno chowała się za czołgami. Tutaj widocznie był inny pomysł. Ale obrywają tam, jasny wind. Spróbujmy pojechać tędy gdzieś poza tym błotem. Ten oberwał. Dobra, nasi już na górze. Coś tam z lewej łupie, co? Nie, to nasz czołg. Dobra, Niemcy wieją. Wyłapają gościa wcześniej. Chyba padł, nie? Dobra, nie przez błoto, gdzieś tu. Jest. No, jedziemy tędy. Trzeba uważać tylko na granaty przeciwpancerne i wszystko powinno być okej. Może spróbuję gdzieś z prawej. Tu jest jeszcze jakieś działo. Czołg. Kurde, lepiej żeby nas nie trafił z boku. Lepiej żebyśmy to my strzelali z boku. O tak. Twardy skubaniec.
Jakie jest, ustaw się do mnie tyłem. Dobra nasza. Tam jest coś do zniszczenia, co? Tu się chyba nie przebije jakieś betonowe mury. Jeszcze dla pewności. Trafiłem w coś ciężkiego, chyba wybuchło wszystko. Nie mgła, tylko za dyma. Farma Williego. Lekki czołg to nie powalczy za bardzo, co? Tam coś jest? Dobra nasza. Jakieś oznaczenia takie, te dwa muszkiety skrzyżowane.
jest gdzieś działo ciężkie. Driver, what are you doing? Take us back into the fight. Z flanki, panowie. Tak, czułem, że tu jest. Tam chyba są za blisko. Ciągle za blisko. Widzimy te muszkiety? Chłopaki strzelają. To tylko zwykła... I klucz, który już mamy. Jestem. Sprawdzałem tylko, jak wygląda sytuacja na zewnątrz. Okazuje się, że wygląda dobrze. Mamy artylerię do rozwalenia. Wow. Teraz, żeby się nie naciąć na jakieś cholerne działo. Nasi już tam z przodu. Trzeba by ich tam wspierać. To już rozwaliłem. O, czołg. Przodem się ustawić do dziada. Dobrze, że naprawiłem czołg. Tam jest jakiś karabin, zaraz go zdejmiemy. Dobra, nasza. Artyleria gdzieś tam, trzeba pojechać na most. Wow! Nieźle eksplodowało. Działo zdjęte. Piechota tam podejdzie. Kurde, ale błoto. Niedobrze. Hutchard!
Grace! The pigeon! That is an order, son! Do you understand me? Sir! Dostarcz wiadomość do sztabu. Nie, zostałem gołębiem. Tak, przypuszczam, to jest pięknie opowiedziana historia, co? Znaczy, to nie jest piękna historia, to jest koszmarna historia opowiedziana pięknie. Widzę, że mieliśmy innego mechanika. Tam na początku Finch zginął, teraz był jakiś Pichard. Czy walą z artylerii w to miejsce, czy... Jaki jest plan? Jaką wiadomość dostarczy ten gołąb? Zakładam, że ma nasze współrzędne. O! Boys, nice serving with your lads. Fucking dogs! Absolutely! Przetrwali. Wszyscy chyba, co? You have the look of the devil, Townsend. Is that right? All we got out here is blind orders and chance. Which will do for us first, you reckon? I'm sick of your whip, McManus. Aye, aye, sir. It'll start it up. Two lines back and up. Oh, big best. Give us a break. Give us a break. Come on. Ah, come on, miss. Come on. Stop. Stop, big best. Stop. Stop. It stopped. Are you just gonna stand there? Fog up ahead. I can't see more than 20 yards. We're pushing through. Edwards, I'll drive. You jump out and scout ahead. Don't be a hero, lad. Just do your job. Let's all get through in one piece, eh? If you get into trouble, we'll be right behind you, lad. No to może nie być przyjemna misja. Faktycznie mgła jak cholera. Nie podoba mi się ten McManus. Ja rozumiem, każdy chce przeżyć, ale... Rozkazy są po to, żeby je wykonywać, nie? Rozwalili. God almighty, that's a full gun, sir. Edwards, have a recce up ahead. There's a gun you'll need to deal with it.
things go south, you come in blasting. Otherwise, we'll bring Bess up and we'll give the signal. Rozpoznanie terenów. Znaczy terenu. Słyszę ich. Holender, myślałem, że tylko mam ich znaleźć i raportować. Jak mnie nie przyjedziecie, to wszystko będzie dobrze. Działo tylko czekało, aż nasz czołg podjedzie. Czekajcie, chłopaki. Został mi jeden granat. Strzelają tutaj. Czekaj, stój. Dobra, nasza. Ja poszedłem za daleko. Ja robię co mogę, nie musicie tak zasuwać do przodu ostro. Już mam niewiele pocisków. To bardzo się spieszą, co? O tak. Przynajmniej pocisków nam nie zabraknie. Nie robię co mogę, panowie.
wyjdziemy z tej strony. Niech oni trochę poczekają, niech dadzą mi postrzelać. Chryste, panie. Strasznie się spieszą, kurde, nie mam nawet okazji, przybym tutaj porobił więcej zamieszania, gdyby mi tylko dali szansę. I need you to watch our back. Best took a beating on that one. We nearly lost her. Nie do wiary. Nie do wiary. We need to get across this here bridge and then it shouldn't be much further. On the bridge! Germans, let them have it! Jasny gwint. To nie jest ten cholerny czołg. O kurde, to jest potężna spluwa. Czekajcie, chłopaki, dajcie się zreperować trochę. Those field guns could quickly ruin our day. You go in, clear out those guns. We'll move up and finish. Jest lekki czołg. Gdyby tak się udało tam wejść. To mógłbym zrobić niezły numer, nie? Siadaj, chłopie, siadaj.
Co do licha. Nieważne, zostawimy tego gościa z tyłu. Wejdziemy do bunkra. Jak znajdę wejście. Zobaczmy, co tu zostało. Shit. Co oni strzelają? Tu dalej nie przejdę. Oh shit! O shit, zajął czołg! Mam nadzieję, że Betty sobie poradzi. Betty, walcz! Well, that's enough fun and games for a Tuesday. Get in and drive, Edwards. Let's get out of here. What a bloody shambles! Get yourself in the driver's seat and get it rolling before the whole German army shows up. No cóż, moi drodzy, do zobaczenia następnym razem. Dzięki za spędzenie ze mną tego czasu. Trzymajcie się. Hej, hej.